Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z LEGO Władca Pierścieni. Niestety na samym wstępie mam już dla was złą wiadomość. Przed chwilą się też wkurzyłem mocno na siebie, ponieważ wczoraj, czyli w niedzielę, późnym wieczorem nagrywałem sobie film, jednak nie wyszedł mi i zbugował się, więc musiałem go powtarzać, ale nie powtarzałem, bo byłem zmęczony, już nie nagrywałem, więc po prostu usunąłem nagranie. Zapomniałem jednak, że pod koniec poziomu był bug, co nie? Zapomniałem jednak, że sobie zapisywałem na bieżąco, a filmy już zostały usunięte, właśnie się skapnąłem. Dlatego ten poziom nie zobaczycie go od ostatniego zapisu. Niestety nie mam jak wrócić, nie mam jak się wrócić po prostu do tego momentu, a więc będziecie musieli, nie wiem, jeśli chcecie zobaczyć ten poziom, to u mnie go nie zobaczycie, gdyż usunąłem go już. Tam była walka z pająkiem, później trafiliśmy tutaj do wieży i z tej wieży dotarliśmy do tego miejsca, ale jeżeli chcecie to zobaczyć, to u kogoś innego na YouTubie na przykład. Musicie sobie wpisać ten poziom. No niestety, jestem wkurzony, ale trudno. Jestem wkurzony, bo zapomniałem, że to się tak robi, że to się zapisuje. Nawet wynik mi się zapisał, a więc będzie po prostu krótki odcinek. Poziom krótki taki jeszcze strasznie nie był, no ale odcinek będzie krótszy, dużo niż powinien być. Niż byłby po prostu, a więc musicie mi za ten wielki błąd po prostu... głupotę wybaczyć mi, po prostu musicie za to, bo zapisałem sobie i zapomniałem później o tym, że sobie zapisałem, a filmy już zostały usunięte, bo tam nie wejdę. Także ja już wiem tutaj mniej więcej co robić, tylko żebym znowu mi się nie zbugowało w tym problem. Także jestem wkurzony, bo nie mam jak wam nagrać po prostu tego poziomu w całości w tym momencie. Także trochę głupio, jest mi głupio za to, że tak się stało, ale musicie mi wybaczyć, bo tego nie zmienię, musicie obejrzeć to u kogoś innego, dobra, żeby tylko mi się teraz nie zbugowało, żebym wszystko zrobił w dobrej kolejności, dobra. Mamy pierwsze z czterech części, które potrzebujemy, a więc po prostu tylko ten fragment poziomu zobaczycie u mnie, niestety. Mam nadzieję, że to było ostatni raz, bo było pierwszy i mam nadzieję, że ostatni raz. Okej, niszczymy sobie tu wszystko. Po prostu słabo mi wyszło to nagrywanie wczoraj. Jakiś film był taki denny strasznie. I też stwierdziłem, że skoro film jest denny i tak muszę powtarzać poziom, to sobie nagram jutro po prostu ten film, co nie? Jutro sobie nagram od nowa, no ale oczywiście zapomniałem, że zapisuję. No i niestety nie musiałem od początku robić tego poziomu i nie mogłem. Także, dobra, koniec gadania o tym, po prostu zobaczycie część, tą ostatnią chyba część poziomu u mnie na kanale, a w tej reszty poziomu u mnie nie zobaczycie, co jest. Czemu nie mogę tego zniszczyć? Okej, mogę. Więc wiem teraz, co tu robić. Gdyż już to przechodziłem wczoraj. Okej, więc wszystko sobie poniszczymy, więc będzie i krótko, i tutaj sprawnie, bo wiem, co trzeba robić. Także po kolei. Też taki był, tak jak już mówiłem, denny ten film wczoraj. Był, no, słabo by wam się go oglądało. No i jeszcze zbugowane. Zdecydowanie stwierdziłem, że nagrywam od nowa po prostu rano. Ale też po pierwsze nie rano, bo jest już godzina chyba 17, będzie niedługo. Jak to nagrywam, nie chciało mi się wcześniej. Jakoś nie miałem ochoty na nagranie, a jeszcze się przed chwilą dowiedziałem właśnie, że nie będę mógł całego poziomu wrzucić. Dobra. Nic nie możemy zrobić. Że na razie sobie poniszczę tutaj wszystko. Więc jeszcze raz po prostu przepraszam was za to. No ale trudno, gra się dalej. Serię już niedługo skończymy. Myślę, że w tym tygodniu spokojnie. Także... nie będę już gadał o tym. Okej, tutaj możemy dobudować.
Oczywiście w tytule filmu dam znać, że jest to niepełne nagranie, że początku poziomu nie ma i środka. Także na luzie. Dobra. Kto był tam potrzebny, bo już zapomniałem sam. Okej. Więc jesteśmy. I u góry też. Tutaj oczywiście widać fioletowego i dwa niebieskie. Więc po niego idziemy. Dokładnie. I tak, Frodo ma już napierśnik, więc Frodo niech weźmie hełm. Później wszystkie rzeczy będę brał już samemu. Muszę o tym pamiętać, bo później inaczej mi się zbaguje. Okej. Okay. Zbierzemy hełm. No i mamy już, Frodo jest już, tak powiem, gotowy do... ubranie ma już gotowe. Więc lecimy dalej. Okej, okay, tutaj mamy to 3 na 5. Dokładnie. Tutaj też się chwilę męczyłem z tym, ale... Znaczy wiedziałem od razu, co trzeba zrobić, ale później nie wiedziałem. Dobra, Frodo. Tutaj będzie potrzebny. Gdzie on jest? Okej. Okay. Lecimy, a więc też ani cutscenki nie będzie, ani nic. No trudno, trudno niestety. No, kogo innego możecie sobie obejrzeć. Na przykład Smallbig the Playera. Tam to jest. Taki przykład podałem. Okej. Tutaj jeszcze sobie poniszczymy wszystko. Oczywiście pasek zdobyłem, ale levela nie przeszedłem w całości, bo zanim przeszedłem, to mi się zbugowało. Okej, niszczymy wszystko. Mamy tak, mamy kij. I do tego kija musimy dać jeszcze tą część i mamy kamienny młot, którym możemy tutaj przedostać się na dół i zrobić przejście dla Sama. Ale to zaraz. Okej. Okay. Już. Okej, okay, więc Sam, weź sobie ten hełm. I Sam będzie jeszcze potrzebował... Okej, okay, tu już chyba nic nie mogę zniszczyć. A jednak mogę. Sam jeszcze potrzebuje napierśnika. Ale ten napierśnik będzie... trochę później, jeszcze trochę czasu minie, zanim go zdobędziemy. Także szkoda. Była krótka przerwa na kanale i jeszcze od razu po niej jeszcze błąd. Znaczy poziom niepełny. Okej, tutaj sobie zdobędziemy prawdziwego bohatera tam na dole, gdyż będzie jeszcze jeden fioletowy. Tutaj zdobyłem już 5 na 5 w tym miejscu, więc nie wiem dlaczego będę miał 4 chyba, tak? Czy 5? 4, no właśnie. Tutaj zdobyłem wczoraj 5 na 5 w tym miejscu. Zaraz poszukamy. Okej, sobie obydwie strącę, ale jeszcze tam nie będę zeskakiwał. Okej, no i gdzie jest to ostatnie? Bo gdzieś ominąłem, a tutaj w ogóle jest jeszcze rzecz do zniszczenia. Tu już jest sama końcówka poziomu, niestety zapisałem sobie tu i... tak wyszło. O, tutaj jest, dobra, chyba. Nie wiem. Nie, myślałem. To jeszcze sobie weźmiemy kasę. Ale gdzie jest ten ostatni, to... żebyśmy mieli 5 na 5. Zapomniałem. Tutaj jest jeszcze... O, jest! Znalazłem przy okazji. Mamy prawdziwego bohatera i znalazłem to ostatnie. Mamy skrzyneczkę. Dobra, teraz możemy iść po ten napierśnik.
Dokładnie tutaj. W ten sposób. I dobudowywujemy dalej. No nie, to tak się robiło, okej. Tu mamy schemat. Możemy zdobyć. Mamy schemat. Tu mamy fioletowego. Także sporo kasy tutaj w tym poziomie wpadło. A tutaj jest napierśnik. Okej. Teraz mi się nie zbuguje, bo mam, bo obydwaj jesteśmy po prostu przebrani. Tak, dokładnie działa. No i tu mamy raczej koniec levela już, bo to trwało długo przed tym fragmentem, co jest nagrany. Sirith Ungol. Poziom ukończony. Niestety. Frodo przebrany za orka. Sam przebrany za orka. Mamy postacie. I Shagrat. On był przy walce z pająkiem na samym początku poziomu. Tak jak już mówiłem, te fragmenty, których nie ma w odcinku, możecie sobie obejrzeć po prostu na innym kanale. Także, okej, ile mamy kasy? 960... 963 tysiące kasy mamy. A więc prawdopodobnie jeden poziom i mamy milion kasy. Jedna skrzynka. I schemat mitrilowy łuk lodu. Okej. Niech będzie, no i trzy klocki wpadły. Także to będzie taki skrócony film. Kontynuujemy oczywiście tryb fabularny. No i jesteśmy w miejscu, w którym się z wami niestety już tak szybko pożegnam. Tak jak jeszcze raz powtarzam na sam koniec. Część poziomu, której nie było w odcinku, czyli praktycznie cały, tam ostatni fragment tylko był, możecie obejrzeć na innym kanale. U mnie to będzie to po prostu niestety z przyczyn technicznych skrócone. Nie mogłem nic na to poradzić, a więc jak na razie żegnam się z wami. Widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia. No i cześć.